Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam na kolejny odcineczek The Last Tinker, tak? City of Colors. No i zobaczymy, co tutaj dalej nas czeka, jaka przygoda czeka na Koru, jak on załatwi sprawę ratowania miasta. Także znajdujemy się teraz w części czerwonej, powiedzmy w czerwonym mieście, tak to powiedzmy nazwę. No i chyba ruszamy, nie będziemy tutaj dalej owijać bawełnę. A tu co, już widzę, mamy kilka potworów. No i będziemy ruszać dalej, tylko najpierw się ich chyba pozbędziemy, bo będą w nas strzelać i będziemy tracić życie. O, tu jeszcze jakieś... Wow. No to był fajny cios. O, jeszcze jeden wylazł. Dobra. Nie mieli szans. Pobiegniemy sobie dalej. O, tu się zapisało. No i będę trochę rozwalał te skrzyneczki, bo będziemy zbierać te kolorki. Jo. Ups. Wow. Dobra. Wow, uderzył mnie. W ogóle nie wiem do czego podobne są w ogóle te potwory. To niczego mi to w ogóle nie przypomina. Mam za małą wyobraźnię chyba. Dobra, zbieramy kolorki dalej. Widzę tutaj zadanie dopiero, kurczę, po lewej stronie. Musimy uwolnić kolory. Teraz co? Przytrzymaj kontrol i naciśnij lewy przycisk myszy. I musimy celować, aby uwolnić te kolory. No dobra. Teraz co? Musimy biec do rynku, tylko co, czekajcie, tutaj są zamrożeni ludzie. Pamiętacie, czerwony dał nam moc, dlatego też mogę go uleczyć. Powinienem go pacnąć jak łapką. No i dobra, oni się cieszą w tym momencie, że go ocaliłem, bodajże pokolorowałem, tak to nazwijmy, bo on był taki szary. Rozwalamy farbę. Czekaj, gdzie jest mój przyjaciel? On tu nam pokaże, gdzie mamy iść, tylko dobra. To zanim to zrobię, porozwalamy trochę skrzyneczek. Zbieramy kolorki, dobra. Aha, tu mamy iść. To Mr. Moru, tak? Czekaj, jak on się zwał, ten koleś? Koru, cieszę się, że cię widzę. Także się cieszę, dziadku. Co wy tu wszyscy robicie, he? Myślałem, że wszyscy się chowają na tym rynku. Mamy duży problem. Ulice są zablokowane. I musimy użyć kanałów, do których potrzebne są nam łódki, których właśnie nie ma. No i musimy je samemu zbudować. I tutaj mamy kilka materiałów. Tak? No i musimy iść do portu, żeby je tam zbudować. Tylko, że kilka potworów blokuje nam drogę. Dobra, czerwony widzę tutaj się trochę niecierpliwy. On znalazł rozwiązanie naszego problemu. Jak nas stąd wydostaniesz? Przecież Koru jest Tinkerem, tak? On jest tylko jedynym w tym mieście. Jest ostatnią naszą nadzieją. He? Tinker? Wiedziałem, że w nim jest coś specjalnego. Dobra, skupmy się na to, aby się stąd wydostać. Spokojnie, idziemy. Dobra, on ma rozwalać tą właśnie naszą szarość. Tylko nam potrzebny jest taki grzybek. Bomber, który się nazywa. Pamiętacie te grzybki, które wcześniej używałem? Co ten właśnie dziadek nam dawał jako robotę, tak? Musimy chyba właśnie takiego znaleźć. Pobiegniemy tutaj. Aha, pewnie tutaj będziemy mogli przywołać. Szłup. Dobra. To go zawołam. Tylko czekajcie, najpierw wezmę sobie znowu trochę kolorku.
A jeszcze tu ile? Wow. Szkoda to przegapić. Idziemy do naszej ekipy, czekajcie, gdzie oni byli tutaj. Jak zwykle te gwizdanie nie ma dużego zasięgu. Dobra, mamy tutaj postawić tego ziomka i walnąć w nim kolorem, to wtedy w rozsadzie nam to ścianę. Dobra, teraz muszę was asekurować, tak? Musicie iść ze mną do portu. Tylko zapewne... Ups! Dużo potworów na nas tutaj będzie czekało. A jakby inaczej? Dobra, pobawimy się trochę. Czekaj, gdzie było wyjście? Tutaj było wyjście. A jeszcze muszę tą chyba rozwalić, co? No i ziomka nie wziąłem. Dobra, ustań tu. Dziękuję. Pomógł nam trochę rozwalić te potwory. Wow, jeszcze tutaj są jeszcze inne. Chodź jeszcze, pomożesz mi te rozwalić. Nie muszę w nich tak nawalać. Bam! Nice. Wow, nie zobaczyłem nawet, że mi tyle HP zabrało. O, na szczęście tutaj są kolejne rzeczy. To ma moc, też tak bym chciał umieć. O ja, co to za wielkolud? Nice, dobra robota. Ty we mnie rzucasz, to ja w ciebie też. Chodź, ziomek. No jak się nie mylę, jesteśmy w porcie, bo tam widzę już wodę. Nieco taką zamarzniętą. Ale jest, dobra. Tu chyba nic nie ma. No i lecimy dalej. Możecie pisać mi w komentarzach, jak wam się podoba ogólnie teraz ta gra. Coś przegapiliśmy? Aha. Co się tutaj dzieje? Nic specjalnego. Trzymaj się... Czekaj, nie. Dobra, tylko daj na te materiały. Daj nam te materiały, żeby zabrać się do roboty. On i jego przyjaciele wszystko tylko psują. Oni nawet nie wiedzą, jak się obsługiwać narzędziami, o tak. Przestańcie! Ostatnią rzeczą, jaką nam potrzebna jest, żebyście ze sobą walczyli. Kto tu walczy? Ja tylko mówię. Ja bym im nie ufał. Dobra. Ostatnia szansa ucieczki, tak? O czym ty mówisz, starcze? Nawet nie umiesz budować 10 łódek. Zanim podniesiesz motek. O, tu chyba jakieś... Patrzcie, co tu się dzieje po lewej. Ten szary typ, czyli fioletowy spirit, tutaj nas obserwuje. To niedobrze. Co to było? Teraz chyba widać. Nasz... Podsłuchał nas, frajer. I kurczę... Wysyła chyba na nas potwory, bo... No jeszcze zamraża. O nie. Wysyła potwory. Dobra. Zabieramy się do roboty. Musimy zbudować te łódki. Szybko.
Dawajcie motki. Okej, nareszcie. Myślałem, że nigdy nie przestaną. Koru. O, muszę się zająć tymi właśnie potworami. Dobra. Dobra. To się zajmiemy. Czekajcie, mam tego ziomka, bo by mi się bardzo przydał. Czy on w ogóle już mi zniknął? Gwizdać mogę. Dobra, to idę tam na razie. Zajmę się tamtymi ziomkami. No dobra. Wow. Nice. Nice. Te lepsze ciosy są zdecydowanie epickie. Tylko... Wow, co to za grubas? Znowu ten sam. Chodź, żry farbę. Muszę zabrać sobie HP. Wow! Ten pewnie we mnie strzela. A ty co ode mnie chciałeś? Wow! Ich jest za dużo! Ha! Założy się, że to jeszcze nie koniec. Ale widzę, jak walczysz przeciwko nim i twoja odwaga, tak, jest inspirująca, tak? Czy jakby to nazwać? Nawet nie czułem się tak jak teraz przez lat. Odblokowałeś moją prawdziwą moc. Sprawię ci silniejszym. Tylko poczekaj. Oha, odblokował nam tutaj coś. Poniżej właśnie naszego HP. I mówi, że jak walniemy, użyjemy tej mocy. Nie, jak tak o, te niebieskie, jak tutaj widzicie. I możemy używać jego mocy. Aktywować ją. Teraz naciśnij jedynkę. I... Co? Ma jego moc. Wow! Wow, na hita padają. Ale nie trzy naraz, nie trzy naraz. Nie trzy naraz. Dobra, z tymi to już powinienem sobie szybciej poradzić. Zdecydowanie łatwiej. Dziękuję, czerwony. Za tą moc. Nice. He? Co wam tak długo zajęło, chłopacy? Ej, gdzie oni są? Nie mów, że oni nas zostawili. Hej, Koru. Zobacz na dół. Dobrze się tam bawicie? Chodź, skacz. No w sumie on jest małpą, to teraz da radę. Juhu! No i płyniemy sobie łódkami. Nice. Bolim bolim. Też ten ich język jest zarąbisty. Bolim bolim. No i słońce mówi nam goodbye. Czas na sen chyba. Gdzie my jesteśmy? Tu jeszcze chyba nic się nie dzieje. Nie widzieli o niebezpieczeństwie. Wow, jak to wygląda epicko. Hej, gdzie my jesteśmy? Myślałem, że będzie więcej tu mieszkańców. Mógłbyś trochę się rozejrzeć na rynku, a potem przyjść do mojego przyjaciela, tak? Explore the market district and then talk to Maddie's friend. Nie wiem, czy się opłaca. Czekaj, gdzie jest Maddie's friend? Ale nie mam swojego ziomka, też widzę.
Co tu w ogóle mają? To wygląda jak truskawka. Ananas. Nice. Tylko trochę splaszczone. O! Dziadek, jaki ty wolny jesteś. Najpierw z nimi pogadamy. Brick a Bolzo. Widzieć was razem to coś bardzo nadzwyczajnego. Dobra. Znowu te gadanie. Czasy są ciężkie. Musicie trzymać się razem. I nawet nie możecie z sobą walczyć. Spokojnie, to się tutaj nie stanie. Dobra. Bądźcie cierpliwi. Najpierw porozmawiajcie, zanim zaczniecie walczyć. Czyli on już ich zna od dłuższego czasu i wie, że oni zawsze się razem kłócili. Bolzo to jest mistrzem emocji. Tak jest, Mr. Mi. O, ktoś nowy przybywa. No i tutaj mamy. Aha, musimy do niego podejść. Ach, Marii, dobrze cię widzieć. I ciebie także. Słuchajcie wszyscy. Chciałem wam przedstawić głowę tego rynku. Honorowy Mr. Mi. Mr. Mi. Naprawdę, Mr. Mi. Jestem uhonorowany was tutaj widzieć. Już słyszałem o was. Dziękuję. Dobra. Czerwony tutaj się wścieka, bo oni za dużo gadają. I mówi, dawajcie krótką wersję. Mówią, że fioletowy właśnie ten duch go wykorzystał, jego moce. I zamienił całe miasto w szarość. Jaki on miał motyw? My nie wiemy. Ten fioletowy chciał po prostu naprawić to miasto. Ale go oszukał. I nabić mu, tak? Rozsądku. Pięściami zazwyczaj tak chyba jest. Bo niektórzy też nie umieją problemów rozwiązać rozmową, tylko od razu rzucają się pięściami. Tylko teraz tak. Jak dostaniemy się do wieży? Nie mogą dostać się do tej wyspy właśnie, która tam jest z tyłu. Kto potrzebuje statki? Statkami też nie mogą. Musimy użyć portalu. I go aktywować. No dobra, na co czekamy? Koro, lecie do portalu. Tup, tup, tup. A tu ktoś ryby łowi. Wow! A, moja kamera. Nie tak to miało być. No i co, mam nacisnąć jedynkę. To miała być jedynka, ziomek. Nie wiem, co ty robisz. No i mamy portal. No i musimy to aktywować. Tylko jak? Tylko widzę, że nie działa. Widzę, że nie działa. Może się rozejrzę. Czekajcie tutaj. Dam radę stąd strzelić? Też nie. Hej ziomek, daj rybę! Mapa. Czemu to nie działa? Nie ma wystarczająco ilość mocy. O czym on mówi? On mówi, że nie ma o tym zielonego pojęcia, jak ten portal działa.
Dokładnie. Potrzebujemy eksperta, który się nazywa Dr. Brown, który jest w zielonej części miasta. Tylko uwaga. Musicie tam iść i znaleźć Dr. Brown. Potrzebujemy jego pomocy. On pewnie ma nam pomóc zrobić, żeby ten portal tutaj działał. Tylko uwaga, zieloni bardzo boją się obcych i zablokowali dojście do swojego miasta kryształami. Lol. Tylko czekajcie, zanim tam pójdę jeszcze tutaj, bo tutaj jeszcze też się nie rozglądałem. W sumie nawet dobrze, bo widzę tutaj jakiegoś typa. Ty jesteś tym chłopakiem, o którym mu wszyscy mówili? Jesteś prawdziwym tinkerem, tak? My jeszcze mamy kilku, powiedzmy, niepokolorowanych ludzi. Oni na pewno się ucieszą, jakbyś mógł im pomóc. Czy tam pomóc im w tej sytuacji. Okej, okay. Nie ma problemu. No. Nice. Dziękuję bardzo. A oni idą rozprostować sobie nogi teraz. Oni mogą wiedzieć, że to ty. Dziękuję za pomoc. Weź tych kryształki, na pewno ci się przydadzą. Plus 60 kryształków. Co my tu mamy? Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby rozwalić jakąś tarczę bodajże, albo te... Nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie idę pozbierać tutaj tego wszystkiego trochę. Ups. Dobra, ruszajmy do zielonego miasta. To będzie chyba najlepszy pomysł. A ty ziomek, co tutaj stoisz? Miałeś mi pokazać, gdzie mam iść. Dopiero teraz się pokazał. Wow, ile tu skrzynek. Nice. Z nim nie chcę już gadać, on za dużo gada. Przytrzymaj lewy przycisk myszy. Nice. Fajne kolory. Wow. Wow. Chyba dotarliśmy do zielonego miasta, bo to wszystko zielono, jak widzicie. No i dalej chyba nie będę szedł, gra mi się zapisała, także to będzie taki odcinek krótszy niż dotychczas, szybko to przeszliśmy, ogólnie nie chciało mi się tam wszędzie rozglądać, bo wszędzie to tylko chyba były te skrzynie, a ja chcę po prostu dowiedzieć się, jak ta historia potoczy się dalej. Jeżeli wy też chcecie, oglądajcie, dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek i zapraszam na kolejny. Do zobaczenia, cześć.